11 osób, w tym 5 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Pokrowsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Miasto ostrzelano rakietami S-300. Zniszczone zostały 2 budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na miasto Kropywnicki w środkowej części Ukrainy. Uszkodzono kilka budynków zakładów infrastruktury energetycznej. Ofiarami są pracownicy tych firm. 4 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w ciągu kilku dni w wyniku rosyjskich ostrzałów Chersonia na południu Ukrainy. Okupanci atakują miasto nawet 100 razy dziennie, wystrzeliwując w jego kierunku niemal 500 pocisków. Pod ostrzałem znajdują się dzielnice mieszkalne, obiekty infrastruktury krytycznej, placówki oświatowe i magazyny pomocy humanitarnej. Leżałam na kanapie, gdy był wybuch. Zostałam ranna odłamkiem. Zaczęłam wołać Lenę. Potem zobaczyłam, że leży martwa. Z rosyjskiej niewoli do domu wróciło 230 ukraińskich jeńców wojennych i więzionych cywilów, którzy wiele miesięcy spędzili w rosyjskich łagrach. W niewoli wciąż znajdują się żołnierze i cywile. Według różnych źródeł agresor przetrzymuje od kilku do kilkunastu tysięcy Ukraińców. Wśród uwolnionych jest sanitariusz polowy, są obrońcy z Wyspy Węży, obrońcy elektrowni jądrowej w Czarnobylu, którzy trafili do rosyjskiej niewoli w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny, obrońcy Azowstalu, Straż Graniczna, policjanci, Gwardia Narodowa, różni ludzie. Pentagon poinformował, że ukraińscy piloci odbywający w Stanach Zjednoczonych szkolenie na myśliwcach F-16 zakończą je pod koniec 2024 roku. Obecnie grupa lotników ćwiczy w bazie w stanie Arizona. Oprócz USA, ukraińscy piloci są szkoleni na F-16 w Rumunii, Danii i Wielkiej Brytanii. Główny priorytet naszej krajowy niezmienny. Dajcie wszystko potrzebne. Głównym priorytetem naszego państwa jest zapewnienie wszystkiego, co niezbędne do ochrony Ukrainy i naszych działań. Amunicja, drony, sprzęt, personel. Jeśli wytrzymamy ten rok, przetrwamy całą wojnę. Czas jest ważny, pod wieloma względami decydujący. Dziękuję każdemu, kto zdaje sobie z tego sprawę, kto pomaga naszemu państwu stać się silniejszym, a naszym żołnierzom zniszczyć wroga. Bezpieczeństwo w regionie, wsparcie dla Ukrainy i ostatnie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy z Ukrainą były tematami rozmowy wicepremiera, ministra obrony narodowej RP Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowym. W tym tygodniu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Jednym z głównych tematów będzie wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy w związku z ostatnimi zmasowanymi rosyjskimi atakami.